Panie kapitanie, muszę zapytać o to pytanie, o zadać to pytanie. Proszę mi powiedzieć, jak się żyje ze świadomością uratowania tylu osób? No, odpowiem w ten sposób. No ja od samego początku nie nazywam tego, że myśmy ratowali osoby. Nasi pasażerowie, jak w każdej linii po prostu, muszą być chronieni w ten sposób, że personel, który wykonuje loty, jest wyszkolony. I my też byliśmy wyszkoleni i przygotowani na różne scenariusze. No może nie na taki, że bez podwozia będziemy lądować. Tym niemniej naszym obowiązkiem było, żeby wykonać wszystkie czynności i ten samolot sprowadzić na ziemię. Myślę, że pomogły nam opatrzność czuwała, że my, starając się wylądować miękko, z uwagi głównie na pasażerów i ich bezpieczeństwo, ale też, żeby po prostu nie uszkodzić tego samolotu, no to udało nam się, według zaplanowanego scenariusza udało się wylądować i niektórzy twierdzili, że tak miękko, że jeszcze tak miękko, to nawet na kołach nie lądowali. Tu się nie przechwalam, bo faktycznie tak jest, gdyż koła powodują drganie, amortyzator powoduje drganie i to się przenosi na konstrukcję. A na miękkiej pianie, jak żeśmy usiedli, no, to się ślizgało i zwłaszcza pasażerom z przodu, ale naszym kolegom, koleżankom, stewardesom też wydawało się, że może jednak na kołach, bo tak jak normalnie wyglądało to, tylko jakby jeszcze łagodniej. Proszę mi powiedzieć, czuł pan strach? To były takie ułamki sekund, że myślał pan o strachu, czy raczej myślał pan tylko o tym, co zrobić, żeby wszystko się zakończyło pozytywnie? Strachu pan w ogóle nie odczuwał, bo pytam tak z czystej ludzkiej ciekawości, bo dla mnie jest pan bohaterem i dla milionów Polaków również. Tak jak wspomniałem, no my jesteśmy szkoleni po to, żeby radzić sobie w sytuacjach odmiennych od tych standardowych. Natomiast co innego jest trening na symulatorze, a co innego w życiu, jak się zdarzy taka sytuacja. W życiu to nie mamy za dużo i na szczęście. I w ten sposób nie ma takich doświadczonych, który tyle katastrof ma za sobą i ciągle sprawny. No tak się nie zdarza, bo tego jest bardzo mało. To są bardzo sporadyczne przypadki, kiedy dochodzi do jakichś takich szczególnych wydarzeń lotniczych. Ale właśnie odnośnie strachu. My też nie mieliśmy deficytu czasu. Godzinę 10 lataliśmy w rejonie Warszawy. Głównie po to, żeby spalić paliwo, ale wykorzystać też to paliwo, które mamy, na to, żeby nasze wsparcie techniczne na ziemi, bo powołany został taki sztab kryzysowy, żeby wypracowali procedurę, o ile będzie możliwe uruchomienie tego podwozia w powietrzu, to żeby dotrzeć do takiej czynności, które by nam to pozwoliły. I do tego potrzebny nam był czas, a czas, kiedy lata się samolotem, no to przekłada się na ilość paliwa, którą mamy. W związku z czym mieliśmy aż na godzinę 10, albo tylko na godzinę 10. W moim przypadku wygląda, że tylko na godzinę 10, bo wsparcie techniczne na ziemi, ten sztab, inżynierowie nie znaleźli rozwiązania, które z poziomu kokpitu, tutaj od strony pilota, że moglibyśmy wykonać czynności, które doprowadziłyby do skutecznego wypuszczenia podwozia. Tak się nie stało. Możliwe, że był to za krótki przedział czasu. Więcej nie mogliśmy latać, bo ten samolot, no, dość duży i ciężki, w związku z czym dużo spala nafty. I ta nafta nam się skończyła. Zostawiliśmy sobie tylko na 15 minut takie. Na końcówkę oczywiście, gdyż lataliśmy w pewnej odległości od lotniska, więc dolot trwał jakieś 8-10 minut, potem podejście podstawowe i mieliśmy zapas na, gdyby coś poszło nie tak przy pierwszym podejściu, to żeby wykonać podejście awaryjne, dodatkowe jeszcze po nieudanym, lub nasze nieudane, lub z jakiegoś powodu, no, bezpieczeństwa, pas zajęty czy coś zostało na pasie, bo po pasie jeździły wozy strażackie, rozkładali pianę tą tłumiącą, po prostu leśniczą, znaczy tłumiącą ogniska, ognia, no, gdyż my byliśmy
ten spód na szkaduba i gondole silników to był przemieszczający się ognisko od tarcia i nacisku. Wytwarzała się duża temperatura i tam się to paliło i topiło. Na szczęście to zostawało niemal wszystko w pianie i nie było z tego zagrożenia. A to, co było przed nami, no to kolejna piana czekała, żeby to ugasić. To było niesamowite, naprawdę przeżycie dla nas wszystkich. Kto oglądał, to rzeczywiście... Dotrę teraz, rozgadałem się, dotrę do tego... ja nie powiem, że ja się nie bałem. Ale mieliśmy z założenia takie przekonanie, że my to podwozie wypuścimy, mamy wsparcie, jesteśmy w rejonie po prostu. W domu, nad domem latamy, mamy wsparcie, tam są inżynierowie. Jeśli się da wypuścić, to my je wypuścimy, bo po prostu dotrą do takiego rozwiązania, ale tak się nie stało. No i jak się tak nie stało, to już z tej godziny 10 zostało nam 15 minut, żeby się bać, żeby sobie w międzyczasie też przygotowywaliśmy scenariusz i jakieś procedury. Ale ta końcówka, to wszystko się naraz złożyło, że jednak nie uda się z podwozia wypuścić i lądować, choć awaryjną sposobem, ale to nie przeszkadza. Podwozie to podwozie. Nie zostało, znaczy by nas ochroniło bez względu na to, jakim sposobem zostanie wypuszczone. Nie zostało w ogóle wypuszczone, bo podstawowy zawiódł, hydraulika zaraz po starcie, a elektryka, nie dało się z elektryki skorzystać. W związku z czym, no i wtedy już robiło się nam ciepło i krótko z czasem, bo tylko dolot, jeszcze próba grawitacyjna, bo może chociaż grawitacyjna pomoże przełamać takie te bolce zabezpieczające właśnie otwarcie się drzwi od podwozia. I w związku z tym, że uwolnimy i to podwozie się grawitacyjnie otworzy, ale tak się nie stało. No i to już była krótka, prosta i mało paliwa, więc... ale jeszcze zdążyliśmy sobie przypomnieć, ja przynajmniej sobie przypomniałem, że rany. Chyba mi się to śni, jeszcze prosiłem drugiego pilota, weź mnie Jurek, uszczypnij, bo może mi się to śni, ja się obudzę i będziemy mieli święty spokój. Tak się nie stało. A druga kwestia to taka, że jeszcze sobie przypomniałem, czemu to mi się tak zdarzyło. Przecież to nie mój lot, ja się tylko zamieniłem z kolegą i teraz on jest w domu w łóżku, a ja, znaczy nie w łóżku, bo to jest 13, to nie w łóżku, ale jest w domu spokojny, bezpieczny, a my tutaj mamy jeszcze takie po prostu rozwiązania przed sobą. Bez tego podwozia przy zdarzeniu. No i to wszystko skończyło się na tyle szczęśliwie. Szczęśliwie dla nas wszystkich, naszych pasażerów, załogi i dla nas osobiście, dla mnie, kolegi, bo nie ucierpieliśmy fizycznie, zdrowotnie na tym. No samolot mocno był uszkodzony, ale nie tragicznie, nie został rozbity. Ważniejsze życie ludzkie. No oczywiście, a samolot, nawet opracowali technologię i proces jego naprawy, no był przytarty od dołu, tylko tyle, lekko bity, ale to nie kłopot, potrafią sobie inżynierowie z tym poradzić. Tak się też nie stało, bo koszty były równe do tego, co ubezpieczalnia mogła wypłacić i lot nie był właścicielem. I właściciele samolotu zdecydowali, że po prostu biorą tą kwotę, na ile był ubezpieczony i nie będą się zajmować odbudową tak, tego samolotu. W związku z czym został ten płatowiec no, zniszczony, żeby nie przeszkadzał, nie straszył. To samoloty tylko sprawne i nowe, kolorowe to są. To zachęcają ludzi. A taki niepotrzebny, no to w muzeum ewentualnie, prawda? Ciężko taki duży sprzęt do muzeum przetransportować, no to tak został, to taką wybrano opcję. Czy tęskni pan za lataniem? Może, znaczy tęsknię, ale ja wznowiłem swoje uprawnienia na małym samolocie, gdyż przepis tylko to mi pozwala. Uprawnienia instruktorskie na mały samolot. Nie utraciłem nigdy uprawnień do latania na szybowcach i szybowce nadal po prostu są przede mną i mogę z nich skorzystać, ale ja tęsknię do latania właśnie tego pasażerskiego. Tego mi brakuje. Już nie od strony, bo czasem podróżuję jako pasażer. No to jednak jest pewna różnica, jak się tam...
taki, brakuje tego zastrzyka emocjonalnego, że to otóż samemu jest człowiek za to wszystko odpowiedzialny, trzeba to zorganizować, trzeba wykonać. No. I najlepiej, żeby to dobrze wyszło. Ale widzę, dzisiaj mamy tutaj piknik lotniczy, jest pan obecny, czyli miejsca, które są bliskie panu ciału, jest pan. Tak, staram się. Na niektórych piknikach, tam gdzie jestem w stanie, to żeby być tu szczególnie, gdyż tak współpracuję tutaj z techniką lotniczym. W zeszłym roku też byliśmy, no więc lotnictwo to jest po prostu piękna przygoda dla pań, dla panów, dla młodzieży, tak samo dla dziewcząt, jak i dla chłopaków. I staramy się po prostu pielęgnować. Znaczy tak, w ten sposób, żeby opowiadając o tym, zachęcając, żeby z ludzi też namówić do takiej formy właśnie zarobkowania na życie poprzez na przykład pracę w lotnictwie.